into my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, jest poniedziałek, a ja postanowiłem właśnie o godzinie 23:57, że nagram cały tydzień. Nagram film z moich osiemnastych urodzin i zacznę to nagrywać dniami, czyli teraz macie poniedziałek, powiedzmy, że w następnym momencie będzie w środę, potem w piątek będzie nagrany live z urodzin, a potem będzie sama impreza, coś tam nagrane. Także jest poniedziałek, już kurde trochę zamulony, zaraz się kładę spać, spokojnie, to jeszcze zetnę do osiemnastki, także pozdro. Siemaneczko, dzień drugi tego tygodnia, przed osiemnastkowego, czyli wtorek. Co tam, Maksiu? Nagrywamy. Nagrywamy, nie marudź. No, także jestem przed osiemnastką drugi dzień, czuję się... Jak się czuje właściwie człowiek przed osiemnastką? Tak samo jak człowiek po osiemnastce. Nie. Nie, no nie zgadzasz się z tym? Nie no, trochę pewnie będzie ekscytacji po osiemnastce. Wow, mogę kupić alkohol w sklepie. No ale nie wiem, sami zobaczycie, sam zrelacjonuję wam to, jak się czuje człowiek przed i po. Także wiecie. Co ty wyprawiasz, Max? Musisz tu wchodzić? To jest bardzo niebezpieczne. No, także pozdro. To się Neymanem zgodziło ogromne zainteresowanie. Natomiast gala, poza tym incydentem, sama w sobie uważam, że wyszło bardzo fajnie. Jesteśmy bardzo do... Co ty wyprawiasz, Max? No, widzowie. Tak wygląda mając 18 lat, jest 11 grudnia, ubrałem się w koszulę, przed chwilą zrobiłem sobie zdjęcie i wrzucę je chyba dopiero 12 grudnia, nie wiem jak to wyjdzie, wtedy ci sobie World Social, ale kurde cieszę się. Powiedz wam jakie to jest uczucie mieć 18 lat? Żadne, dosłownie żadne, czuję się identycznie, kurde muszę trochę to ściszyć. Wyłączyłem telewizorek, kurde powiem wam, czuję się tak samo. Ale wiadomo, jest to prawnie wszystko, już jestem dorosły, nie, i w ogóle jestem w koszuli, jest dobrze fest. Odpaliłem live'a i w sumie nie nagrałem wam, bo zapomniałem, ale tutaj macie urywki. Niezłe wejście zrobiłem, co? Pogratulujcie mi! Spróbuj, ty mnie zabić, tak? Tak. Nie, jak się stresuję, jak kurde. Nie, ty ci nie skasuj lampki, bo będzie przykro. To? Pyk. No pierdolę. No pyk! Jak nie ktoś tak. Wejdzie? Nie, bo to nie jest to, co chciałem. Ciśnienie wyjebie! Kurwa! Wyszczel to! Wyszczel to! Nie, bo wyleje. Wylej, ale wyszczel! Poczekaj, bo teraz się odpaliło. Dobrze, proszę pana, ja nie będę pana okłamywał, tak? Bo ja potrzebuję tego ciągnika do zaorania. Niech pan słucha uważnie. 2 hektarów pola marihuany, tak? Potrzebuję go do zaorania 2 hektarów pola marihuany. Więc jeżeli byliście na live, to bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam, że mnie wspieracie. I mam nadzieję, że dalej będziecie mnie wspierać, mimo że już jestem taki stary. Dzięki, jutro imprezka, coś tam wam nagram. I piona! Pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Widzowie, słuchajcie mnie, relacja z vloga, Biedrinka jest zajebisty, podoba mi się. Generalnie rzecz biorąc, jak miałeś 18 lat, to jesteś zajebisty. Zajebiście się bawię i ogólnie fajny vlog. Zarył sobie trochę gardło, ale generalnie jest zajebiście. Wasze zdrowie. Trzymaj się w końcu.
8! I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles profile.